Cześć, witajcie, z tej strony Przemyt Games. Witam was w kolejnym odcinku z gry My Summer Car. Bardzo przepraszam, że nie było planu we wtorek ze względu na to, że po prostu miałem drobne problemy ze sprzętem, ale za to dzisiaj jest. Powiem tak, prawdopodobnie dzisiaj z My Summer Cara ukażą się dwa odcinki, bo z farminga nie wiem, czy się ukażą, ze względu na to, że mam małe problemy i muszę tam z FPS-ami farmingu i muszę tam parę rzeczy zrobić, bo naprawdę ostro lagowało. Nakręciłem taki materiał wcześniej. No, on nie jest nieopublikowany, ponieważ po pierwsze zapomniałem włączyć mikrofon i dźwięk się nie nagrał, a po drugie po prostu były ostre lagi, naprawdę. Po prostu muszę tam odpowiednie ustawienia zrobić przy komputerze i... A ja nawet wręczego nie zaciągnąłem. A, i właśnie chcę powiedzieć, że tak jak w poprzednim odcinku, wielki fail. Jesteśmy, no, może tutaj. O, tu jest plus minus, za szambiarką jest ten zakręt. O, nawet widać naszego Ghost Ridera. O, za szambiarką to przed chwilą widać, bo ten zakręt. O, ponieważ ten zakręt, na którym się ostatnio, no, wyłożyliśmy. O, aż do rowu wpadło. I po prostu tak trochę. Po prostu teraz jest kolejny odcinek, już plus minus od tego momentu co wcześniej. I po prostu dojedziemy do mechanika. Myślę, że ten odcinek będzie taki krótszy, ale za to praktycznie będą dwa. No, może jak się uda, ewentualnie będą trzy. Tylko że drugi ukaże się zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie później. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Więc tutaj ten odcinek, tak żeby nie było, że no nic nie nagrywam. Po prostu mam chwilę wolnego czasu. O, lusterka się naprawiły w końcu, powiem tak, bo cały czas były jakieś takie zamazane, a teraz w końcu się naprawiły. O nie. Aż trzeba się napić. I wiem po prostu dlaczego poprzednio nie braliśmy i nie udało nam się. Po prostu ta gra jest tak zaprojektowana, że postać musi mieć określoną ilość alkoholu we krwi. No i najwyraźniej postać nie miała odpowiedniej ilości. I najwyraźniej tak, no tak, przepraszam za powtórzenie, najwyraźniej po prostu postać, o, to jest tutaj ten gość, do którego drewno, ale to tak podbiegam, po prostu źle jeździła. A teraz jedziemy do mechanika. A pociąg tak trąbi, jest. Aż się wystraszyłem, że ten gościu za mną, że ten zielony jeździ gdzieś, oby nie na pociąg natrafić. To ten zielony gdzieś, o, jest, dobra, ten zielony samochodziku, ten pijaczek jeździ za nami, tak trąbi, a wtedy to po prostu tylko pociąg. Też dzisiaj mam nadzieję, że się ukaże wybór szamba, to będzie taki, nie, podepnę pod ten odcinek, zobaczę jak to będzie. Dwa tam, no może jedno szambo, dwa, bo to mam akurat znowu jak gdyby dwa przy mechaniku, więc zobaczę, może dwa podepnę pod jedno ten odcinek, a dwa zrobię poza odcinkiem i zrobimy zemstę na Sebiksie. No, jeszcze nic tam nie zrobił, ale tak, na przyszłość, żeby wzbudzić u niego szacunek. I jeszcze jeden, no, słyszałem o jednym micie dotyczący My Summer Cara i tego Sebiksa. Na razie nie będę mówił o jakim, ale obalimy, może dzisiaj, może nie. O, i nawet jak widać, tam jest, no, pierwszy wybór szamba, który mamy i to już oznacza, że jesteśmy przy mechaniku. Jeszcze wracając do takiego pytania, bo miałem zadane takie pytanie, kiedy w końcu zacznę składać samochód? Odpowiedź jest prosta. Teraz jest odcinek chyba szósty. Będzie? Jak tak, szósty.
Nie chyba, tylko na pewno. I po prostu po odcinku szóstym chcę tak z 15 może nakręcić takich zabawowych odcinków, bo to jest na razie zabawa niż taki prawdziwy My Summer Car. Nakręcić i zobaczymy. Też żeby to takie drętwe nie było. Pójdziemy do mechanika odebrać hajs. O. Tutaj w ogóle nie jest mechanik. No, dzięki, dzięki. No, 3200. Jak my to wszystko zrobimy, to będziemy na najlepsze rzeczy będzie nas tam stać. No, nie, bo praktycznie. Jeszcze się wrócę, bo to tak jak roztrzepanie strasznie latam. O, to jest folder, co można zrobić. Tutaj jest serwis taki i blacharka. Tutaj są jakieś klatki, musiałbym hamulce, naprawa silnika. O, tutaj coś jest też. I to nie jest drogie, bo tutaj aż 8000. O, to chyba tak, klepanie. Coś tutaj. O, tutaj 18 tysięcy. O, 21. 22 prawie. A, no. I to jest praktycznie za 22, to jest najdroższe, ale jakie tutaj też ceny są. O, 18, a to już było. O, i po prostu wychodzimy. I tutaj też jest taki samochód, bo to jest jakby sklep z narzędziami. O, taki samochodzik. On chyba na diesla jest. O, i tutaj ma... Halo? Mi się wydaje, że on tutaj ma wlew. Z tego... O, chyba coś widziałem. Aha. Nie wiem, gdzie on ma wlew. Nie, to on musi tutaj mieć wlew. Gdzieś tutaj ma wlew, o. Strasznie duży bagażnik. Może zrobimy kiedyś jakiś tam challenge. A na razie nie marnujmy paliwa. I wybierzmy tam może od jednego gościa. Szambo. A w razie czego... Od drugiego następny. Od drugiego tam, od tych pozostałych trzech w następnym odcinku. Tutaj ja mam taki jak gdyby swoją metodę, a tutaj trzeba. A tutaj to jest ten, więc trzeba objechać go. O, mógł do mnie przywalić. O, na centymetr. O, jeszcze tutaj trzeba uważać. Kierowca. O, jest. Dobrze, jedziemy. Nie, deszcz, panie. O, żeby nie przejechać. Dobra. Włączymy już pompę. Tutaj od razu automatycznie obroty idą w górę. O, jak się udało. Po prostu włączyłem już pompę. Wiem, że to może silnik się uszkodzić pompy. O, ale właśnie podczas tego jak wpadam wąż no tutaj do szamba, to już zaczyna wybierać. O, i proszę. Tutaj ogólnie do całej mieści się z 4. I to jest tak prawie na 10. No, i zobaczymy też w następnym odcinku, o przepraszam na takim małym zniknięcie, w następnym odcinku zobaczymy, czy da się utopić Sebiksa. I to no, można się już domyślać, jak go chcę utopić. I tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść, bo jak się wpadnie, to się umiera. O, a my, o Jezu, nie, aż nie wytrzymaliśmy. Dobrze, tutaj, albo... O, poczekaj, o. A tutaj będzie płacił więcej za szambo. Trudno. O. O, i ciśnienie lepsze. Tutaj trochę dirtness nam podskoczyło. O. O, panie. Trzeba będzie się do domu iść i umyć.
Dobra, schowajmy się. I oczywiście napijmy się. Bo jakby, że inaczej. O, a mogłem z tamtej strony jednak iść. Zobaczyć, ile mam tego. A, miałem. No. I za to zadanie dostaniemy 1200. I za każdy wybór szambo dostajemy tyle samo. Czyli tak też mamy 8000 już. Więc biedy nie ma. Dobrze. Więc no teraz. O, tak to zróbmy. Zakończmy ten odcinek właśnie takim akcentem, no trochę jak to można powiedzieć, gównianym praktycznie. I na razie będę kończył i oraz zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i no i będę się żegnał i trzymajcie się i cześć.